Willa została zamknięta, aby zapobiec dalszemu atakowi wandalizmu. Niestety, jak już wiecie sami, wandalizm jest bardzo trudny do zwalczenia. Od ostatniej ćwierci XIX wieku dzielnica została zbudowana głównie rezydencjami bogatych przemysłowców i zamożnych obywateli, zaprojektowanych jako wiejskie zamkowe wille w zieleni. Obszar był głównie własnością wielkich władców ziemskich. Na przykład grunty tej oto willi pierwotnie należały do cesarza Eduardo Querti od 1829 do 1896. W 1908 roku ziemie zostały sprzedane i tego samego roku architekt Henry Van den Broek zbudował nowy dom. Jednak od ubiegłego roku miasto szuka nabywcy obszaru o powierzchni prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych. Willa również należy do witryny, a wiążący warunek sprzedaży dla przyszłego dewelopera projektu obejmuje renowację chronionego i okazałego budynku, który został wzniesiony w 1908 roku w imieniu Sprawiedliwości Pokoju Adolfa Guersta. Pomimo szerokiego zainteresowania 15 kandydatów, miasto nie mogło znaleźć odpowiedniego nabywcy w pierwszej fazie, ponieważ żaden projekt nie spełniał wszystkich nałożonych warunków. Czyli podsumowując, nim ktoś spełni warunki nabycia tego obiektu, najprawdopodobniej będzie totalnie zniszczony, co mnie bardzo smuci, bo w środku jest naprawdę pięknie, a ostatni pokój, który znalazłem, jest nie do opisania. Zresztą zobaczcie sami. Zapraszam na film. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.